Witam ponownie, Piotr Nisztor, oglądają Państwo Telewizję Republika, Wolne Głosy i moi oraz Państwa goście. Zdalnie Jarosław Rzepa, poseł PSL. Witam serdecznie, dobry wieczór Panie Pośle. Dobry wieczór Panie Redaktorze, witam kolegę posła i wszystkich telewizji. A w studiu Jacek Ozdoba, poseł Suwerenna Polska. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam również kolegę posła. Panowie, zacznijmy od sprawy, która jutro pewnie zdominuje wszystkie media. Jutro pierwsze posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. No i pytanie, bo przed chwilą minister Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta RP, powiedział, że prezydent nie otrzymał żadnej listy, o której mówił premier Donald Tusk. Listy ponad 100 rzekomo podsłuchiwanych Pegasusem. No i pytanie do pana posła Ozdoby. No właśnie, czego możemy się spodziewać po jutrzejszym posiedzeniu i w ogóle po tym wszystkim, co obecnie w mediach możemy przeczytać? Faktycznie ponad 100 osób było legalnie bądź nielegalnie podsłuchiwanych Pegasusem, jak twierdzi premier Donald Tusk? Panie redaktorze, sądzę, że wśród posłów jestem jeden z najlepiej zorientowanych, oprócz ludzi, którzy bezpośrednio zasiadali gdzieś tam w organach, które decydowały, czy mogły mieć dostęp. Prześledziłem od A do Z wszystko to, co jest oficjalnie dostępne, opinie prawne, różnego rodzaju ekspertyzy, debaty. I muszę powiedzieć, że zasada głuchego telefonu jest wybitnie działająca w tej sprawie. Posłowie, którzy się wypowiadają się na podstawie gdzieś domniemanych artykułów. I zauważam, że są historie, gdzie na przykład prawdopodobna lista wrzutka w jednym z tekstów dziennikarskich spowodowała, że się tak uwiarygodniła ta historia, tak kłamstwo się powtórzyło 1000 razy, że stało się prawdą w przekazie publicznym. Nie ma żadnej oficjalnej informacji, kto, jaka była liczba, co więcej, polemizuje z tym, że to było masowe. Statystyka oficjalnie używania urządzeń końcowych, w tym wypadku systemów operacyjnego typu, nie jest aż tak powszechna i po pierwsze nie jest też informacją, która jest też dostępna tak od ad hoc, tak samo jak i co było we wnioskach sądowych. No pan Bosacki się wypowiada, jakby widział te wnioski sądowe. Są dokumenty ściśle tajne, więc ja nie rozumiem za bardzo, z czym oni tak naprawdę polemizują. Znaczy, to jest taki efekt próby zastraszenia obozu, różne nazwiska się pojawiają, poczekajmy, nie stawiajmy tezy, po to jest ta komisja, żeby to wyjaśniła, ale jak na chwilę obecną, moim zdaniem, dyskutujemy nad czymś, co nie jest oparte na faktach, tylko jest na domniemaniach. No właśnie, pytanie do pana posła Rzepy. Faktycznie te wszystkie informacje, no albo inaczej, doniesienia oparte są tylko i wyłącznie na plotkach? Znaczy, ja bym, panie redaktorze, jednak poczekał przede wszystkim na to, jak komisja rozpocznie pracę, kiedy będzie przesłuchiwała kolejne osoby, kiedy być może poznamy nazwiska osób, które były podsłuchiwane. Jeżeli na tej liście znajdą się nazwiska polityków, a zwłaszcza polityków opozycji, a szczególnie tych, którzy odpowiadali za kampanie wyborcze w określonym czasie, to jest rzecz, która jest karygodna. Tak nie powinno być, tego nie powinno być miejsca. Ja rozumiem, że służby specjalne prowadzą różnego rodzaju operacje, natomiast rozumiem, że w stosunku do osób, które są zagrożeniem dla państwa polskiego. Jeżeli ten system był wykorzystywany do podsłuchiwania opozycji i po to, żeby podejmować jakieś informacje na temat działań opozycji, to uważam, że osoby winne za tego typu czynów powinny ponieść odpowiedzialność. Panie pośle, tylko my mówimy o liście 100 ponad osób, na której mieli się znajdować politycy ówcześni rządzącej partii czy Zjednoczonej Prawicy. No i pytanie, bo często koalicja dowodzona przez Donalda Tuska mówi o tym, że za Zjednoczonej Prawicy wszystkie sprawy związane z działalnością czy nieprawidłowościami były zamiatane pod dywan i te tematy gdzieś ginęły w przestrzeni. No ale skoro byli niektórzy podsłuchiwani, no to może było trochę inaczej. Znaczy się, jeżeli służby prowadziły jeszcze jakiekolwiek inne gry, no to już jest bardzo niebezpieczna. Powód do tego, do niepokoju, bo widać, że nikt nad tym do końca nie miał kontroli. Ja jednak wolałbym, żebyśmy poczekali, zobaczymy te nazwiska, zobaczymy w jakim czasie, zobaczymy jak długo. I wtedy myślę, że dopiero będziemy mogli wysnuwać jakiekolwiek wnioski, bo sama liczba, dla mnie nie wiem, czy to jest imponująca, duża czy nieduża liczba, natomiast bardziej by mnie interesowało, w jakim okresie i kogo dokładnie te podsłuchy dotyczyły. Wtedy myślę, że moglibyśmy dalej idące wnioski wyciągać. To zacznijmy tylko może od takiego, można powiedzieć, początku tej sprawy, czyli tego, czy Polska powinna posiadać takie oprogramowanie. No, podobne systemy posiadają chyba wszystkie kraje członkowskie, kraje Unii Europejskiej. Zresztą Belgowie dzięki Pegasusowi odkryli aferę korupcyjno-szpiegowską w Parlamencie Europejskim. No i pytanie, czy dzisiaj ci, którzy twierdzą, a to są osoby związane z dzisiejszą koalicją rządzącą, że Pegasus jest de facto jako samo oprogramowanie stosowany nielegalnie za każdym razem, bo jest nielegalny, to jest prawda czy nie, panie pośle? Absolutnie nie. Zarówno i wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ustawa, między innymi ustawa o policji, ustawa o informacjach niejawnych, również kodeks postępowania karnego, wiele innych jeszcze przepisów dopuszcza możliwość stosowania urządzenia końcowego polegającego na tym, że wymogi technologiczne zmuszają służby, w tym oczywiście policję, służby specjalne, Centralne Biuro Antykorupcyjne, do tego, aby stosować przełamania. To znaczy, aby zdobyć dane na nośnikach, już nie wystarczy założyć na kablu tak zwanego podsłuchu, tylko rozwój technologiczny komunikatorów wymusza stosowanie określonych urządzeń. Po pierwsze, to jest tak, że dzisiaj tak naprawdę odbywa się dość ciekawa dyskusja. Dwa światy. Z jednej strony świat, który chce walczyć z przestępczością i uważa, że służby specjalne powinny mieć możliwość stosowania tego typu techniki operacyjnej i to jest tak naprawdę każdy kraj na świecie. I z drugiej strony są ludzie, którzy uważają, że jakiekolwiek działania operacyjne powinny być transparentne. No, tak się składa, że ujawnianie technik operacyjnych służb specjalnych nie jest w interesie bezpieczeństwa jakiegokolwiek kraju. Krótko, panie pośle, legalne czy nielegalne? Legalne, co więcej, sędzia Sądu Najwyższego, tak zwany ten stary sędzia, mówię już tą terminologią, która trafia do obecnego rządu, potwierdził legalność stosowania swoich wyroków jako Sąd Najwyższy. Co więcej państwu powiem, za ministra Sienkiewicza jako koordynatora, czy też Cichockiego, czy też innych ministrów również były podobne technologie, tylko akurat się nie nazywał Pegasus. To była inna technologia, to że akurat ten program jest dla celowników żenujący. Pytanie do pana posła, czy Polska powinna posiadać systemy takie jak Pegasus, aby no właśnie dbać o bezpieczeństwo państwa, szczególnie w sytuacji, w której za naszą wschodnią granicą no, dzieją się działania wojenne, a u nas Polska jest, można powiedzieć, platformą, gdzie wywiad i rosyjski, i białoruski działa i funkcjonuje? Uważam, że oczywiście polskie służby specjalne powinny posiadać wszelkiego rodzaju niezbędne środki, w tym najnowocześniejsze środki zgodne w odpowiedzi na technologię, której postęp jest bardzo, bardzo szybki. Natomiast zawsze kwestionowany byłoby sposób użycia wobec osób i to jest zawsze pytanie. Ja rozumiem, że każde takie użycie wymagana jest zgoda sądu i mam nadzieję, że w tych wszystkich wątpliwościach, w tych wszystkich tematach, które gdzieś rozgrzewają opinię publiczną, poznamy prawdę, dlaczego na przykład wobec pana senatora, posła, dzisiaj europosła Brejzy został zastosowany. To jest dla mnie bardzo, bardzo interesujący wątek, ponieważ nie uważam, że ta osoba byłaby szczególnie niebezpieczna dla państwa. Natomiast jeżeli było wykorzystane tylko do walki politycznej, jest to działanie niedozwolone. To ostatnie zdanie w tym temacie. No, mogę się domyślać, dlatego że była tak zwana afera fakturowa i tam chyba 16–17 osób ma akt oskarżenia. Prokuratura w Gdańsku prowadzi te postępowanie. Co więcej, samo zawiadomienie składał pan Brejza, tata pana europosła, więc być może na okoliczności tego było stosowane. Ja nie mam takich informacji. Ja sądzę, że nie wierzę w to, że jakikolwiek funkcjonariusz podjąłby działania operacyjne tylko po to, żeby zyskać informacje medialne bez zgody sądu, bez prokuratury. Podjęcie tego typu czynności byłoby przestępstwem. No i to jest to, co ma Komisja Śledcza do spraw Pegasusa wyjaśnić. Oczywiście. Pytanie w takim razie do pana posła Rzepy. Monika Pawłowska ma objąć mandat po Mariuszu Kamińskim. No, mandat, który de facto nie wygasł według Sądu Najwyższego. Pytanie, faktycznie prowadzi negocjacje z trzecią drogą, tak jak pojawiły się w mediach takie informacje? Nie słyszałem jakby jakikolwiek z liderów trzeciej drogi, ani Władysław Kosiniak-Kamysz, ani Szymon Hołownia prowadził rozmowę. Czy pani podejmie mandat, to już jest jej decyzja. Ja uważam, że mandaty pana Wąsika i Kamińskiego wygasły zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie. I PKW i marszałek wszczął prawidłową procedurę, ale to już tylko i wyłącznie do decyzji osób, które są następne w kolejce. To ich decyzja, czy obejmują, czy nie. Zgodnie z tym, że mamy listy podwójne w każdym okręgu wyborczym, ta procedura, myślę, że w końcu wyłoni tych, którzy w parlamencie zasiądą. No właśnie, i tu pytanie do pana posła Ozdoby. Temat mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak długo jeszcze ten temat będzie budził kontrowersje i wątpliwości? Sąd Najwyższy powiedział jasno, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński te mandaty posiadają, no ale jak widać trwa procedura ich obsadzania. No, sądzę, że nie ma instrumentu dzisiejsza opozycja, żeby zatrzymać rzeczywiście tego typu procedurę obsadzania. Finalnie podejrzewam, że skończy się to rzeczywiście nowymi mandatami w objęcie w to miejsce, mimo to, że oczywiście materia prawna, możliwość stosowania aktu łaski pana prezydenta, sądzę, że jest bezsprzeczna do momentu, kiedy rzeczywiście ktoś ją zaczął podważać, bo ja jako prawnik uczyłem się zero-jedynkowo, że prezydent ma taką możliwość. Co więcej, ustrojodawca z 1935 roku precyzował, a 1997 specjalnie sprecyzował, to znaczy, że dał możliwość prerogatywy prezydenta w postaci przerwania procesu karnego wobec każdego, gdzie uznał to prezydent. No właśnie, tak ale ta sprawa to jest jeden z elementów, za który rząd Donalda Tuska jest oskarżany o łamanie prawa. Jest kwestia również prokuratury, tych zmian w prokuraturach. No i pytanie, zacznijmy od pana posła Rzepy. Prokurator Magdalena Kołodziej z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadziła śledztwo w sprawie Sławomira Nowaka, w sprawie wejścia do mediów publicznych, gdzie zarzuty miała usłyszeć pani notariusz, która sporządziła akty notarialne, na podstawie których do tego bezprawnego, zdaniem sądu, wejścia miało dojść. Prowadziła aferę wiatrakową, czyli pierwszy skandal tej koalicji większościowej. Została odsunięta i zdegradowana do prokuratury rejonowej. Co pan na to, panie pośle? Ja myślę, że w tej sprawie obecna dzisiaj opozycja nie potrafi się pogodzić z tym, że 15 października straciła władzę. Przypomnijmy standardy i zasady, jakie prowadziła w czasie swoich rządów, wymieniając, i to jest w znacznie szerszym zakresie, aniżeli obecnie prokuratorów. Ja tutaj w tym nie doszukuję się żadnych tutaj złych oznak ze strony pana prokuratora Bodnara. Taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, i wydaje mi się, że tutaj nie powinniśmy się tutaj niczemu dziwić. Natomiast mam nadzieję, że finalnie skończy się tym, że rozdzielimy instytucję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości i przywrócimy trójpodział władzy. To jest bardzo ważna rzecz. Ale niestety... to, panie pośle, to ja tylko wejdę w słowo. Dzisiaj minister, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek, powiedział, czy wręcz zasugerował, że w przypadku, kiedy zostanie wyłoniony nowy prokurator krajowy, no, prezydent nie będzie najprawdopodobniej akceptował tej zmiany, bo cały czas prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Co wówczas? I będziemy mieli kolejną odsłonę sporu prawnego, który niestety jest bardzo niebezpieczny dla funkcjonowania państwa. To, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, betonując w niektórych obszarach, albo przesuwając pewne kompetencje, zrobili bardzo niedobrze. Uważam, że w momencie, kiedy ktoś przegrywa wybory, a ktoś następnie tworzy rząd, ma pełni prawo tworzyć gabinet, ma pełni prawo zmieniać zgodnie... Ale panie pośle, tu chyba nie ma co do tego żadnego sporu, że tak dokładnie jest, tylko jest drugi element, zgodnie z prawem. Czy w pana ocenie te wszystkie zmiany były zgodne z prawem? Znaczy się, ja uważam, że niezgodne z prawem było to, że rządzący na wszelki wypadek zmienili tak prawo, żebyśmy mieli o wiele trudniej obejmując władzę. No, panie pośle, ale prawo które funkcjonuje, obliguje rządzących do tego, aby zgodnie z tym prawem postępować. Czy w związku z tym pan, jeszcze raz zapytam, uważa, że te wszystkie zmiany, które miały miejsce, czy w mediach publicznych, w prokuraturze, czy też w sprawie właśnie, o której rozmawialiśmy, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, czy to były działania zgodne z prawem? Znaczy się, panie redaktorze, wyrok w sprawie Mariusza Kamińskiego i pana Wąsika wydał sąd. Sąd niezawisły, niezależny, nie rząd. Nie przesadzajmy. No tak, ale to, panie pośle, a kwestia wejścia do mediów publicznych, gdzie zarzuty miała otrzymać notariusz, która ten akt notarialny sporządziła. Szanowni Państwo, pan prezydent powiedział, że będzie wytował wszystko. Czyli pytanie, kim jest dzisiaj pan prezydent? Czy jest tylko i wyłącznie funkcjonariuszem Prawa i Sprawiedliwości, czy prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, który powinien to, co jest dobre, normalnie podpisywać? Ja tutaj panie pośle, a pan do końca nie odpowiedział na moje pytanie. Czy te zmiany są zgodne z prawem? Czy te zmiany są zgodne z prawem? Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie to prawo naginało. My dzisiaj chcemy przywrócić pełną praworządność w kraju po to, żeby nie tylko korzystać z środków europejskich, ale żebyśmy mogli być... Panie pośle, przepraszam, czy może pan powiedzieć tylko, czy te zmiany są zgodne z prawem, czy też niezgodne z prawem? Te, które przeprowadziła koalicja Donalda Tuska. Przez ministra Bodnara i przez rząd są zgodne z prawem. Jacek Ozdoba. Nie ma tu w ogóle absolutnie żadnej podstawy prawnej. Artykuł 7 Konstytucji jest precyzyjny. Wszystkie organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa. W przypadku pani Anny K. jest oczywiste, że doszło do złamania prawa. Mówimy o pani notariusz, która wyjechała z kraju. Pan poseł może sobie mówić różne rzeczy. Mogę państwu gwarantować, że prędzej czy później ta pani odpowie tak samo jak i ministrowie, którzy łamią prawo. Jak trzeba będzie, to poczekamy 10 lat. Przypominam panu, że odpowiedzialność karna przedawnia się w tego typu czynach po 30 latach. Nie ma absolutnie zgody na łamanie prawa. Dzisiaj ja pana nie straszę, bo jeżeli pan ma coś na sumieniu, to niech się pan boi, ale sądzę, że pan nie jest zamieszany w tę sprawę akurat. Więc tak się składa, że w przypadku prokuratury mamy dwugłos, łamanie konstytucji, ustawy. Nie zgodzę się z panem. Tak się składa, że legalna droga legislacyjna jest taka, że jest parlament, jest pan prezydent. Zmiany legislacyjne były legalne, a to, że wam się nie podobają, to zmieńcie je po prostu, a nie łamcie prawo. Co więcej, jest dzisiaj sytuacja, że za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna, a prokuratura legalnie nie może podejmować działań, chociażby operacyjnych, kontrwywiadowskich, związanych z działaniem prokuratury, dlatego że jest dwugłos. Wszystkie akty, które podpisuje pan Bilewicz, są niezgodne z prawem, dlatego że prokuratorem krajowym pozostaje pan Dariusz Barski. Co więcej, jeżeli nawet by uznać, że pan Rzepa ma rację i rząd, to mamy sytuację, że wszystkie wnioski, które były podejmowane przez każdego prokuratora, który był delegowany przez prokuratora Barskiego, mogą być przez pełnomocników zbrodniarzy, gwałcicieli, różnych innych przestępców podważanych, dlatego że legalność wyboru tego, znaczy decyzji takich prokuratorów będzie podnoszona przez pełnomocników. To jest wersja A. Wersja B jest taka, że wszyscy, którzy będą delegowani przez nowo obsadzonego, teoretycznie wymyślonego stanowisko pełniącego obowiązki prokuratora krajowego pana Bilewicza, również będą podważani z uwagi na nielegalne decyzje, które podejmują. Pośle, to jest gigantyczny chaos. Ja bym się tego bawił jako prokurator. Panie pośle, ale... czy pan się nie obawia właśnie tego chaosu prawnego i tego właśnie, że beneficjentami tego wszystkiego będą przestępcy i to groźni przestępcy? Oczywiście, że nie podoba mi się, że mamy ten taki dwugłos prawny w polskiej przestrzeni publicznej w bardzo wielu obszarach. Dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało, że jednak dla bezpieczeństwa nie tylko państwa, ale i też całej sytuacji, bo ona, tak jak pan poseł powiedział, dzisiaj mamy bardzo poważną sytuację za naszą wschodnią granicą i w Polsce powinniśmy mimo wszystko starać się pewne sprawy robić ponadpartyjnie. I wydaje mi się, że my zaproponowaliśmy, spotkajmy się, porozmawiajmy o tym, bo ten dwugłos w wielu sprawach jest bardzo niebezpieczny dla normalnego funkcjonowania. To jeśli już jesteśmy, bo zostało nam kilka minut, jednym z takich sztandarowych kwestii, które podnosiła przed wyborami koalicja obecnie rządząca, to była kwestia walki z tymi nominacjami, z nepotyzmem w spółkach Skarbu Państwa, w ogóle w administracji państwowej. No a tu się okazuje, że komendantem Akademii Pożarniczej został brygadier Tomasz Klimczuk, brat ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale to nie wszystko. Z kolei zastępcą komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej został brygadier Paweł Frysztak, brat Konrada Frysztaka, posła Koalicji Obywatelskiej, wiceszefa Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która to komisja między innymi nadzoruje kwestie właśnie Straży Pożarnej. Panie pośle, jak pan to komentuje? Czy to nie jest nepotyzm? Ja rozumiem, że pytanie jest do mnie. Tak, tak. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o brata ministra Klimczaka, wiem, że jest bardzo wysoki oficer szkoły od wielu, wielu lat, idący po szczeblach kariery zawodowej. Wiem, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości był jednym z tych, którzy decydowali o tym, jak wygląda edukacja w tej szkole. I dzisiaj dla mnie to, że jest oczywiście, że jest bratem ministra Klimczaka, to już jest według pana nepotyzm. Natomiast no, ja pytam tylko, panie pośle. Ja bym zobaczył na jego ścieżkę kariery i ta ścieżka kariery była też bardzo mocno jak gdyby normalna w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego tutaj nie dopatrywałbym się, porobimy temu. A w przypadku posła Frysztaka? Nie znam tego tematu, panie redaktorze. To pytanie do pana posła Ozdoby. Ja pamiętam chociażby Jacka Golińskiego, prezesa Energii, który musiał zrezygnować, mimo że miał kompetencje. On co więcej był wcześniej, zanim w ogóle PiS doszedł do władzy. Miał kompetencje, musiał odejść ze stanowiska, tak, bo jego siostra jest cały czas posłem Prawa i Sprawiedliwości, a była też potem wiceministrem bodajże klimatu. Pytanie do pana, panie pośle, jak to jest z tym nepotyzmem? Faktycznie obecna koalicja z nim walczy? To jest przykład tego, że nieważne, czy ktoś jest z rodziny, czy też nie liczą się kompetencje? No zacznijmy od tego, że oczywiście tutaj ten przykład jest o tyle jaskrawy, że to jest rodzina, ale przecież w przypadku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska tam wszyscy, którzy brali udział w konkursach na wiceprezesów, dwóch wiceprezesów i są w radach nadzorczych, tak się składa, że akurat przychodzili z tragarzami i z tymi torbami z napisem Trzecia Droga. A akurat, że to było z okręgu ministra klimatu pani Hennig-Kloski, to tak się składa, że jednym wiceprezesem jest członek Polski 2050, drugi wiceprezes jest członkiem 2050. Rada nadzorcza jest złożona z partii Szymona Hołowni, no bo tak się składa, że to jest akurat czysty przypadek i tych przypadków jest więcej. Tak się składa, że niektóre rady nadzorcze, już to jest do PWPW, tak się składa, że została powołana pani radna Roguska z Rady Miasta, która jest związana z panem Marcinem Kierwińskim. Przypadek, który to sprawił. Więc oczywiście skończmy mówić z tą taką hipokryzją te słowa, po prostu żeście naściemniali, nakłamali Polakom, a teraz pan będzie uzasadniał takie głupoty. To jest oczywiste, że został powołany z tego powodu, że ma jakieś konjugacje rodzina. Ja nie mówię, bo może być ekspertem jak najlepszym, tylko że w tym wypadku pan to będzie bronił. A jak pan wytłumaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska? No wszyscy nagle z 2050, no ludzie, no tam nie ma osoby, która teraz w nominacji nie została z waszej ekipy związana z panem Hołownią, więc to pokazuje, skupia jak soczewce, że z jednej strony piękni, złotouści, tacy wykreowani, transparentni, a z drugiej strony się okazuje, że po prostu jest to wielka, wielka ściema i być może jest to krzywdzące wobec tego nowego komendanta, żeby było jasne. Tylko że jak patrząc na to, jaka jest patologia w tej chwili w Narodowym Funduszu, też w innych miejscach, nawet wiceminister jeden mówi coś takiego, a kogo my mamy powoływać? I to powiedział przecież w styczniu wiceminister Kropiwnicki na pytanie, że osoby związane z Platformą Obywatelską radni. No to jest pokaz po prostu hipokryzji i no może krzywdzący. Pytanie do pana posła Rzepy. Może po prostu skończyć z tym, żeby opowiadać właśnie tego typu rzeczy o odpolitycznieniu, skoro patrząc na historię po 1989 roku, no to zawsze te nominacje były z klucza, no przynajmniej w dużej mierze z klucza partyjnego. Ja jednak będę bardzo mocno bronił pana brygadiera, bo jeżeli pan poseł by prześledził dokładnie jego karierę, to pewnie by dzisiaj nie miał żadnej wątpliwości, że taka ścieżka kariery, ten awans jest bardzo naturalny wobec tego, że jest człowiekiem bardzo kompetentnym, doświadczonym i wiele z tych awansów uzyskiwał za czasów, kiedy to państwo sprawowali władzę. I myślę, że tutaj w tej kwestii ja bym to tak skończył, bo wydaje mi się, komentarz do tego, co powiedział pan poseł Ozdoba w kwestii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tego obsadzania z klucza Polska 2050. Pan poseł może wie coś więcej. Ja akurat tym tematem się w ogóle nie zajmuję. Trudno mi powiedzieć, czy te nominacje, czy te nazwiska są tak powiązane, jak pan poseł je dzisiaj określa. Ja wydaje mi się, że jednak wolałbym, żebyśmy do wszystkich tych miejsc, które które powinny być nacechowane bardzo mocno fachowością. Tam takich właśnie ludzi obsadzali, bo zazwyczaj błędne decyzje takich osób kosztują nas, podatników i Polaków, bardzo dużo, a na to nas po prostu dzisiaj nie stać. To w takim razie może PSL powinien zrobić to samo, co zrobił Szymon Hołownia, wasz koalicjant, i powiedzieć, że żaden członek PSL-u nie będzie zasiadał w żadnych radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ale czy, panie redaktorze, w ten sposób mamy w jakiś sposób karać ludzi, którzy mają kompetencje, a No ale tak Szymon Hołownia postanowił, jeśli chodzi o swoich ludzi. Do jakiejś partii politycznej. Dla mnie najważniejsze jest to, jakimi są fachowcami, w jakiej dziedzinie są fachowcami, nie są przypadkowymi osobami, bo tak samo jak pan brygadyr nie jest przypadkową osobą. Ale to w takim razie, czy PSL nie podpisałby się pod tym, co Szymon Hołownia właśnie ogłosił niedawno zresztą, że żaden członek Polski 2050 nie będzie członkiem rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa? No to porezygnowali z partii. Panie redaktorze, to są słowa i Szymona Hołowni, marszałka Szymona Hołowni, i to do niego będzie zależało teraz jak gdyby wykonywanie tego tematu. Ja się pod takim apelem nie podpisuję, ponieważ uważam, że bardzo wielu kompetentnych ludzi jest nam dzisiaj potrzebnych. Czyli to są kompetentni ludzie także o barwach partyjnych z PSL-u. Panie redaktorze, ja powiem tak. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości, na przykład w moim województwie, w spółkach hodowli zwierząt były obsadzone działacze z PiS-u, którzy mieli poprzednio na przykład zakłady kosmetyczne. Czy pan uważa, że w takich miejscach powinny takie osoby pracować? No, wie pan, no, szefem ARMiR został były dyrektor szpitala psychiatrycznego w Tworkach, więc też możemy ewentualnie myślę, że moglibyśmy polemikę iść. No to... Ja pamiętam za pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska też było wiele wątpliwości do obsady spółek Skarbu Państwa, rad nadzorczych. To może po prostu skończyć z tą fikcją i jakieś rozwiązanie znaleźć, które te kontrowersje w jakiś sposób by zakończyły. Pan poseł Rzepa, jest na to jakaś szansa? Znaczy ja myślę, panie redaktorze, powinniśmy przede wszystkim chyba podzielić to na dwa obszary. Bo z jednej strony rady nadzorcze są do tego, żeby kontrolować spółki, prezesów, którzy zarządzają, załóżmy, majątkiem państwa, a tam z kolei powinni być ludzie, którzy są z najwyższej półki, jeśli chodzi o fachowość, bo oni zarządzają naszym majątkiem i powinni konkurować na rynku nie tylko europejskim, ale światowym. Natomiast jeżeli chodzi o rady nadzorcze, tutaj miałbym troszeczkę inne zdanie, bo to jest jednak emanacja władzy, która musi kontrolować i dbać o kondycję takich spółek. Panie pośle, ostatnie zdanie. No to PSL to w ogóle, ja muszę przyznać wprost, pan powie, że z PSL-u jak pochodzi, to jest dobry fachowiec. Legitymacja PSL-u, teraz macie tych rad nadzorczych, powrzucacie. Przynajmniej pan jest szczery, a nie to, co ten Hołownia naściemniał i co więcej zrobili, że powiedział, że nie mogą należeć do partii politycznej, to porezygnowali z partii politycznej, nominację dostali. Pan poseł Rzepa, ostatnie zdanie i kończymy, bo już jesteśmy po czasie. Ja widziałem, jakich fachowców puszczaliście do wielu instytucji. Wstyd. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Zdalnie był z nami Jarosław Rzepa, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, a w studiu Jacek Ozdoba, poseł Suwerenna Polska. Bardzo dziękuję. Dobranoc. A ja zachęcam Państwa do pozostania z Telewizją Republika. Już za chwilę kolejni goście.